Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaktualizował epidemiczną mapę Europy i nie ma już na niej żadnego zielonego kraju, ponieważ wszędzie jest zbyt wysoka liczba zakażeń. Tylko 4 mniejsze regiony europejskie zaznaczone są na zielono. Więcej informacji znajdziecie u nas w artykule. Norweski Urząd Nadzoru Finansowego zbadał zadłużenie Norwegów i wykazało ono, że osoby z już dużym zadłużeniem w stosunku do dochodów zaciągają cały czas nowe pożyczki. Urząd uważa, że ta sytuacja jest niebezpieczna. Większość z kredytów to kredyty hipoteczne i badanie w maju roku 2020 wykazało, że Norwegowie zadłużeni są na prawie 3000 miliardów koron, a powtórzone badanie we wrześniu wykazało, że już na prawie 4000 miliardów. Wysokie zadłużenie sprawia, że gospodarstwa domowe narażone są na utratę dochodów, wahania oprocentowania kredytów czy spadek wartości domów. Pierwszy na świecie w pełni elektryczny i autonomiczny statek towarowy odbył swój pierwszy rejs 18 listopada z Horten do Oslo. Docelowo statek rocznie ma zastąpić podróże prawie 40 tysięcy ciężarówek. Statek ma długość 80 metrów i może jednorazowo przewieźć do 3200 ton ładunku. Pierwszy w pełni komercyjny rejs przewidziany jest na rok 2022. Matka, ojciec i dziadek zostali skazani na wieloletnie wyroki za przemoc fizyczną i wykorzystywanie seksualne trójki rodzeństwa. Matka i dziadek dostali wyrok 9 lat, a ojciec 8 lat więzienia. Oprócz tego każde z nich musi wypłacić każdemu z trójki rodzeństwa 450 tysięcy koron. Dzieci oprócz wykorzystywania seksualnego były bite, kopane czy przypalane zapalniczką i więzione. Jednak żadne, ani dziadek, ani matka, ani ojciec nie przyznają się, że robili cokolwiek, kiedykolwiek. Pan Kore, sympatyczny właściciel kilku amerykańskich aut, w tym w pełni wyposażonego nowojorskiego radiowozu, został zatrzymany przez policję za to, że jeździ tym w pełni wyposażonym amerykańskim radiowozem, który dodatkowo na dachu ma niebieskie światło. Według norweskiego prawa nie można jeździć jakimkolwiek policyjnym samochodem z jakiegokolwiek kraju, a już na pewno nie można mieć na dachu włączonego niebieskiego światła. Pan Kore jest smutny, ale się nie poddaje i powiedział, że jak następnym razem zaprosi dziewczynę na randkę, to najpierw zaprosi ją do garażu, pokaże jej w pełni wyposażony amerykański radiowóz, potem zaklei wszystkie widoczne ślady na boku i na dachu i pozwoli dziewczynie wsiąść do auta, zabierze ją do kina, a potem będzie już jego. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!